Zatoka Szpiegów, odcinek 4. Franz spotka się z biologicznym ojcem w ośrodku badawczym. Kurkowski go rozpozna. W czterech odcinku serialu Zatoka Szpiegów dojdzie do spotkania Franza, Bartosz Gellner, z biologicznym ojcem. Kurkowski, Wojciech Skibiński, zostanie przewieziony do niemieckiego ośrodka badawczego nad Bałtykiem. Engel, Michał Balicki, spróbuje zmusić go do podjęcia dobrowolnej współpracy. Dopiero kiedy Kurkowski na własne oczy zobaczy syna, specjalnie głośno i wyraźnie wypowie swoje nazwisko, by zwrócić jego uwagę. W czterech odcinku Zatoki Szpiegów Franz stanie twarzą w twarz z ojcem, który koniec końców przystanie na współpracę. Zatoka Szpiegów, odcinek 4, niedziela, 28 stycznia 2024 roku, o godzina 20:20 w TUP pierwszej. W czterech odcinku Zatoki Szpiegów dojdzie do spotkania Franza z biologicznym ojcem. Neumann przez większość życia był święcie przekonany o swoim pochodzeniu i tym, jaka faktycznie w jego żyłach płynie krew. Okazało się jednak, że prawda jest zupełnie inna, a jego matka tak naprawdę kochała Polaka i to z nim spłodziła syna. Franz dostał nawet list od biologicznego ojca, ale dotąd jeszcze się z nim nie spotkał. Wszystko zmieni się w czterech odcinku Zatoki Szpiegów, kiedy to Kurkowski zostanie przewieziony do niemieckiego ośrodka badawczego nad Bałtykiem, a Enge postanowi nakłonić go do podjęcia dobrowolnej współpracy. Początkowo nie będzie o tym mowy, ale kiedy mężczyzna ujrzy syna, przystanie na takowe warunki. Zanim to jednak nastąpi, w czterech odcinku Zatoki Szpiegów dojdzie do szokujących wydarzeń. Franz będzie miał za zadanie zdobyć kopię dokumentów dotyczących budowanego na Zatoce ośrodka badawczego. Niestety adiutant komandora Kesslera, Mariusz Bonaszewski, zacznie podejrzewać Franza o zdradę. Zacznie robić się niebezpiecznie, więc Neumann powie o wszystkim Johannowi, Karol Pocheć. Powodzenie akcji zbadania podejrzanego ośrodka na Zatoce stanie pod znakiem zapytania. Johann nie będzie zachwycony, zarzuci Franzowi nieostrożność. W takiej sytuacji podejmą decyzję o pozbyciu się adiutanta. Tak w czterech odcinku Zatoki Szpiegów powstanie spisek i tajemniczy plan zamordowania młodego adiutanta. Podczas legat o puchar Gauleitera, podstawiona przez Franza luksusowa prostytutka Lotta, Anna Karczmarczyk, wyciągnie adiutanta w ustronne miejsce na plaży, tak ludzie znajomy Franza upozoruje wypadek chłopaka, a po jego śmierci Kessler wyznaczy Neumanna do kontaktów z ośrodkiem badawczym. Cel zostanie osiągnięty. Franz przeżyje szok w czterech odcinku Zatoki Szpiegów, bo kiedy pojawi się w ośrodku, gdzie dotrze także Kurkowski, biologiczny ojciec specjalnie głośno poda swoją tożsamość. Panowie spojrzą sobie w twarz i już będzie wiadomo, że są spokrewnieni.